Jest miejsce w teatrze dla ludzi pokroju Kasi dzichopek czy braci mroczek? Oczywiście no, udowodniłem teraz Kasia w, w testamencie Stotywego rozpustnika zagrała Donnie Annę, Annę i taką hiszpańską dziewczynę, prawda? Taką to jest tragikomiczna postać. Zresztą bardzo dramatycznie to zagrała bardzo ładnie zawodowo ja. Rzadko miał, mam taki luksus pracy z aktorem, kiedy daję zadanie, ono jest od razu wykonywane. Ona jest, oprócz tego, że bardzo pracowita, to bardzo utalentowana, po prostu to jest utalentowana dziewczyna. Proszę przyjść i zobaczyć najlepiej, bo trochę mnie, przyznaję, bolały i drażniły takie różne e, opinie. A, to, 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 to. to ona, ona nie ma temperamentu. Ona... Proszę przyjść zobaczyć po prostu. E, aktor to nie jest człowiek, który jest od jednego. Zadania. Aktor prawdziwy to jest człowiek od wielu zadań. I taką jest właśnie Kasia. A Krzysztof Ibisz odnalazł się na deskach pańskiego teatru? Krzysztof gra w spektaklu i tak Cię kocham. Wymyśliłem sobie go. On dubluje się z Jakubem Przebidnowskim. Chodziło mi o taką postać przedwojennego Amanta, taką troszkę jak żabczyński, prawda? I szukałem. Szukałem, patrzyłem po, po, po różnych, a żeby jeszcze śpiewał, że miał temperament, że miał kulturę i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie zacząłem myśleć, sobie, a może Krzysztof? Przecież on jest zawodowym aktorem, dawno nie był na scenie, ale, ale spróbuję. Zaprosiłem go na taki, ten, takie spotkanie, dałem mu tekst do, do czytania i mu się tekst bardzo spodobał, rola mu się i sztuka spodobała i troszkę się przygotował do tego i, i mówię, o, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze, to w porządku. Także i, nie szedłem na żadne ryzyko, wziąłem normalnie zawodowego aktor aktora, który po prostu długo nie grał, natomiast przyznaję, że on jest niezmiernie pracowitym człowiekiem. Jest tak... mm -hmm. A czego się pan boi, jak wychodzi pan na scenę? Я сам, как актер? Так. <laughs> Я уже. Już... tam specjalnie się nie boję. To znaczy, największy jest problem, kiedy się zapomni tekstu, prawda? To jest ten problem. Natomiast już po, po, po tylu latach na scenie, jak człowiek ma taką rutynę, jak ja, 35 lat na scenie, no to nawet się improwizuje, prawda? Ja raczej się nie boję. Odwrotnie. Mm, scena to jest coś takiego, co mi y, podnosi adrenalinę. Ja, jak na przykład źle się czuję, bo często mam niskie ciśnienie y, za kulisami, wchodzę na scenę, dostaję, wiesz, zostaje ok, ja bardzo lubię scenę, także ja się raczej na scenie niczego nie boję. To zapytam inaczej. Opada kurtyna i od razu opadają emocje? Czy to trwa u Emiliana Kamińskiego? To trwa. To trwa, ponieważ jestem rzemieślnikiem, to zawsze się zastanawiam nad tym, analizuję jak było dzisiejszego wieczoru, dlaczego tu nie było reakcji, a tu była na przykład, wiesz. To są sprawy techniki i to jest, to, ten mój zawód to nie jest coś, od czego można się odczepić, to jest, jest po prostu. Tak samo jak nie można się odczepić od Radia Z. Miejmy nadzieję, że Emilian Kamiński również słucha Radia Z. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do kamienicy.